Wszystkim witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, jestem Lukas. Hej, witam wszystkich. No to oczywiście jest wojna widzów i mam nadzieję, że dzisiaj nam gry nie skraszuje, będzie troszeczkę dłuższy odcinek. No, zobaczymy jak to wyjdzie, no. Czy pizza nie przyjdzie. A, jak właśnie Lukasowi pizza przyjdzie, jak tak to wtedy też kończymy. Bo ciepła pizza to najważniejsza sprawa. No, najważniejszy posiłek dnia. Ja pewnie dzisiaj też pójdę gdzieś na miasto, bo mamy akurat w mieście jakiś taki... Czemu ja mam jakieś eventy? No ja miałem jakiś event z Pokemonami. Tak? Naprawdę! Nice. Widziałem jak to śmiesznie wygląda, jak ten... Nie wiem, setki osób po prostu, wiesz, w parku, znaczy wzdłuż Piotrkowskiej łazi w tom i z powrotem i łapie Pokemony. To wiesz, u mnie też tak jest, że ja mam miasteczko, ale jak się gdzieś lura puściło, no to nagle się zbierało z 20 parę osób wokół ławki czy coś takiego. Też było no. Ciekawe nawet. Po prostu ten w Łodzi to wzdłuż całej Piotrkowskiej właśnie te lury były popuszczane, masakra. Ale u mnie to większość młodych gra, to tak troszeczkę mi tutaj 20 parę lat, trochę go tak z młodymi chodzić też trochę do dupy. A nie, właśnie tutaj u mnie tak w pojęcie, że każdy przedział wiekowy, najstarszą osobę to myślę, że tak 70 lat miała. A czy nie, u mnie też jest tak, że są starsi, ale większość to jest po prostu młodszych. Także nie ma często wspólnych tematów czy coś jakiegoś, po prostu się siedzi, okej, złapałem to i to. Ech. No i Ludzmi oczywiście się rywalizacja jest najważniejsza. Jak to ma większego Tak, ale coś mi Pokemona. się wydaje, że jakiś gościu, który cheatował grając na komputerze, przyszedł do naszego miasta, bo nagle ma 30 poziom, gdzie ja mam 23, a ja zapierdalałem i grałem cały czas prawie. Więc No to nie wiesz. sądzę. Ale może wydał hajs czy coś takiego, nie oceniam. A, dobra, ważniejsze jest to, że wojna widzów trwa cały czas i jest wojna. Z kim? Znowu jakaś taka większa. Cygonowo plus Salio plus Shakura z kontra Szwasto niemieckie, Zgromadzenie Quarian, Szwabolandia oraz Shire. Więc No. no tutaj Szwabolandia, Zgromadzenie Quarian, Shire i Szwasto niemieckie ma chyba przewagę, chociaż różnie może być. Nie, no ja bym tak powiedział, że to może rzeczywiście, bo znaczy, mają te wiesz, większe. Szwabolandia i Zgromadzenie Quarian mają naprawdę dużo wojska, więc. Ale z drugiej strony, kto komu wypowiedział tę wojnę? Cyganowo. Szwasu niemieckiemu, no to szwasu niemieckie będzie szybko oblegane całe, co nie? Aha. Zapewne i przez to właśnie mogą zakończyć tą wojnę, zanim przyjdzie właśnie pomoc od Zgromadzenia Quarian. Bo oni tam chodzą swoją, 100 tysięcy wojska tam chodzi sobie. Nie wiem, czy widzisz wielki stack. Nie. A on jest akurat teraz obok Wrocławia. Się rozdzielił akurat. Ale chodzi tutaj 100 tysięcy prawie wojska i teraz jest wielka bitwa właśnie, 100 tysięcy na 100 tysięcy. Nice. Nie. Tu i tu dwugwiazdkowy generał, dochodzi od Cygana wojska, ale to Zgromadzenie Quarian tutaj przewagę ma, chodzi o takie czyska idzie. Kolejna bitwa, nie wiem co tu się dzieje, chyba kolejna bitwa była właśnie, ale właśnie wygrało Zgromadzenie Quarian i ich sojusznicy. Nieźle, nieźle. No, ale też potracili trochę. No, oczywiście, że potracili. Cyganowo masz 32 najemników już. A co mnie to wiesz, to właśnie chodzi o to, że nie ma czasu wyleczyć ran tak naprawdę, bo tutaj jedna wojna się kończy za 6 lat, czy 2 lata, 4, 5, kolejna. Tak na okrągło wojny. Nie da rady. A ważne to, że idzie do przodu. A jak tam tabelki moje? O Boże, tych wojen jest dużo. To kolejny wypadł. Elera Franz atakowało Salio, Libertarię i Sidonopolis. A Imperium, Imperialne Imperium i Imperium Miłości zatykowali Dominland, Zieloną Wyspę i Sidonopolis. Więc w sumie chyba cały świat walczy. No jest na pewno dużo tego. Ta, nie, no chyba, tak, no całe. Tam wszystkie państwa walczą, oprócz twojego. I dobrze. W sumie tak, bo jakby się zatkowali, to nie wiem, czy byś długo wytrzymał. Nie, no już mają za duże te państwa tutaj, szczerze mówiąc, nawet floty, czy coś takiego zrobić. Może armię, nie no, jak armię skasuje, to już w ogóle nie będzie mi na nic stać. Znaczy, no nie, ten... Nawet najważniejsze dla ciebie, żeby floty mieć większą od nich, co nie? Tak. Mam przewagę, że mam 30 galer. Czekaj, jakby tak patrzeć na te floty na świecie. Bo armiami też szans nie mam. No, skończyła się wojna i nie wiem kto wygrał w sumie. Chyba White Peace poszedł. Tak, White Peace poszedł. Bo za szybko się wojna kończy. A jak to z flotą jest? No, no mają trochę takie. Ja bym wygrywał tylko dlatego, że mam ten. Dużo galer. Oni niekoniecznie. No galer masz najwięcej, to najwyżej nimi wygrasz.
No ale to wiesz, już mam force limita, zwiększyłem sobie. Weź sobie tam właśnie ideę do, no. No to właśnie tak robię. No i zajebiście. Dobrze. Czy wyjdzie, że potem ty wygrasz tutaj? Ja tam. Nie, nie mam szans. Co jak patrzę, jak to szybko boostują sobie te prowincje, rozwijają. No tak. Właśnie może mapę development sobie sprawdzę, bo nie patrzyłem jeszcze na nią. No jest trochę tego, opatrz, twoje zielone jest jako jedyne. No bo jestem taką perełką ukrytą tutaj. Szkoda, że Dallas Kogan nie masz. Na to by cię rozboostował. Przychód by był. Ale nie no, Dallas Kogan było zbyt niebezpieczne, by od razu odbili je. A teraz Dallas Kogan jest... A w sumie to nie, Dallas Kogan tutaj nic jest normalne, bo ja usunąłem wszystkie bonusy. Zapomniałem sobie o tym, że wszystkie takie bonusy właśnie jak Dallas Kogan, czy nie wiem, Centrum Trade'u. Oczywiście. Wszystko usunąłem, żeby fair było. A przynajmniej jak najbardziej. Dobra, to jakaś wojna znowu, miły. Imperium. Pa. Nie wiem. A to realne Imperium, który ma jakąś wojnę. Zgromadzenie Quarian ze Szwabolandią walczą. Czaisz? Tak jak mówiłem, ci uchowoni nie tak zerwali. Tak. Ale jak na razie z tego co widzę, Szwabolandia tutaj przeważa. Ale Zgromadzenie Quarian zbiera swoje wojsko, więc może być różnie teraz. Jeśli uderzą tymi dwoma stakami naraz. Patrz, tu jeden stak im złapali. Mniejszy, ten drugi zaatakują. Ale przegrywają, bo tam ci mają lepszego generała. O. No 3-5-2-0 generał, to w sumie daje radę. Ej, tu wszędzie są też pola. To wiadomo, że to rozpiętość walki się najbardziej liczy w tym momencie. Tak, plus Szwabolandia ma offensive. Aha. A ci mają tylko quantity. Niby więcej wojska, no ale gorsze wojsko. No i znowu, popatrzcie, bitwa jest i przegrywa Zgromadzenie Quarian. Salio walczy razem z Shinnopolis, z Elera Fran. O i popatrzcie, tutaj Shakuras te wyspy Azores? Zdobyli, skolonizowali. A, rzeczywiście, tak daleko? Mhm. Ciekawe, że mieli zasięg. A, bo tam od północy do Anglii się zaczynali bić przez Szkocję. Londynu jeszcze nikt nie podbił. Anglia już widzę, że jest też tak, jak zaczyna być ostro kolonizowana. Oho. O, Imperialne Imperium Drugie Złoto, co to było? To chory pojeb. Tutaj najważniejsze, żeby teraz się dostać do Ameryki Południowej i tamto złoto zbierać. Bo jeszcze wiesz, co jest najlepsze? Tutaj nie ma nacji kolonialnych. A, usunąłem. Znaczy, żeby nacja kolonialna się stworzyła, potrzeba jest w danym tym, no, obszarze kolonii, trzeba mieć 100 prowincji. A nie ma takiego no obszaru kolonialnego, żeby było 100 prowincji w nim. Aha. Więc się nie da po prostu zrobić nacji kolonialnej. No nieźle. O. To pomyśl sobie, jak Libertaria właśnie w tej grupie C miała 20 czy więcej prowincji ze złotem i to było jej ziemię. Taki dochód chory, że ja pierdzielę. Popatrzcie, miłość, a właśnie Afrykę sobie, miłość Afryka zrobiła. To się widzę. Bo każde państwo ma tam, wiesz, ten swoje, na przykład jak Francja ma FR i tak dalej, tutaj każdemu państwu mi coś tam dodawałem, różne rzeczy. Niektóre śmieszne, niektóre nie. Biją się, a właśnie, kto wygrał tutaj w tej wojnie? Której? Zgromadzenie Quarian i Szwabolandia. No White Peace jakiś, bo nie widzę, żeby tam stracili no, coś. No tak. No, nie widzę, żeby tutaj coś stracili, cokolwiek. Ringle się trzymają cały czas, wszyscy się trzymają, kurde. Tylko się rozwijają, ale kto ma pierwsze miejsce w tym momencie? A Zgromadzenie Quarian. Tak? Tak, 788. Drugie Szwabolandia, trzecie Imperialne Imperium. Jakie to duże się zrobiło. Tak się zastanawiam, dlaczego Zgromadzenie Quarian aż tyle wygrywa, jak ona aż tak dużo nie podbijała. No to ciekawe, bo to rzeczywiście Zgromadzenie Quarian, ale nadal nie mają jakiejś tej dużej armii. W sumie powiem ci, teraz widzę, trafili króla 466, co nie? To im mogło pomóc w boostowaniu prowincji i tak dalej. Potem mają Wiśniowieckiego, Wincentego, z Wicklejmami, 5-2-1.
O, znowu Imperialne Imperium ma wojnę z Innopolis, Shelio i Dominland. O, duża wojna. Te. Nieźle, nieźle, nieźle. No, Imperialne Imperium ma teraz największą armię. A jak z ideami stoją w sumie? Zapomniałem, jakie quantity, dyplomatyki ekonomiczne. No, te dyplomatyczne są takie średnie, ale quantity ekonomiczne bardzo spoko. Ale do kolonizacji nikt nie brał. Tak w ogóle zauważyłem, że oni często biorą jakoś tak, nie wiem, na piąte, czwarte, piąte, szóste, jako tej dokolonizacji dopiero. Przynajmniej w Wojnie Widzów. No to ciekawe, czemu tak robią. Na przykład Sarius by teraz Quantity wzięło. Co na pewno im pomoże. Quantity od zawsze mówiłem, że w Wojnie Widzów Quantity bardzo pomaga. Przewaga liczebna też jest ważna. Chociaż tutaj w sumie akurat wojna z Szabolandii i Zgromadzeniem Korem pokazała nam, że też i ofensy są dobre w porównaniu do Quantity. Bo chociaż Ale tamci mieli więcej wojska, no to mieli gorsze. ja sobie chyba myślę, że jednak rzeczywiście quantity są najlepsze, bo ten jednak masz tutaj szerokie pola walki, bo wszędzie masz te równiny, nie? W Tak, naszej tak, tak. Farmlandsy. Wszędzie są farmlandcy. Znaczy, gdzie nie, gdzie może nie być tam, gdzie były Wastelandy, bo zapomniałem Wastelandów pozmieniać, bo zapomniałem o tym, że właśnie będzie to zmienione na Wastelandy wszystko. A oczywiście, no, w Wastelandach jest desert, pustynia. Nie wszędzie, gdzie nie, gdzie są dżungle i tak dalej. Zależy, gdzie znajdował się ten Wasteland, wiesz? A, znaczy ta. Na przykład na górze jest Grasslands. Tam, gdzie Sinopolis ma na północy złapane. W ogóle Sinopolis jest mocno oblegany teraz. No, całe okupowane. Pewnie zostaje podzielone. Brakuje, żebym zaczął graniczyć z imperialnym imperium. Tak sobie wbiłem się w państwo El Rafran, a potem wyszedł akurat, żeby zobaczyć, czy mają tam odkryte dalej tą ziemię, a czyli tutaj te morze, tak dalej, oceany. Nie mają. Widzimy, praktycznie tyle samo widzimy. Aha. Więc jak na razie to oni będą przeskakiwać na pewno w koloniach. A to może jak Islandię by skolonizowali czy coś. Ta, albo po prostu jak wezmą tą ideę i tyle. Do kolonizacji, to jest ważne też dla nich. No bo bez idei to w sumie nie mają tego Quest for New World i tak dalej. To chyba dlatego po prostu nie przeskakują do Ameryk. Uah. Nie wiem dlaczego dzisiaj się trochę nie wyspałem. Tam? Mówię, że się troszeczkę dzisiaj nie wyspałem. O, ja już to też jestem już trochę taki przymulony za przez ten. Najpierw przez tą grenadę, że się tyle nałęczyłem, żeby to nagrywać. Boże, ale dawno mi tak jeszcze żadna seria nie zmęczyła. Ja pewnie przez to, że wczoraj byłem w barze z kumplami i tak wróciłem o drugiej w nocy i myślę, kurde, przecież jeszcze Wojny Widzów nie ustawiłem całej i muszę wszystko do rana zrobić przed tym, jak Lukas przyjdzie na nagrywanie. I tak, no okej, wstajemy za 5 godzin. Tak. Ale dałem radę, powiem, wstałem i od razu, tylko od razu siadam, robię to, żeby zdążyć. Ja to dzisiaj nie chciało mi się tak wstawać rano. Ja No, w mam. sumie, no. Jak mam jeden dzień wolny, to tak wykorzystuję na spanie. Aha. Ja jutro mam ostatni dzień wolny i potem wracam po 2 tygodniach urlopu do roboty. Straszne Smutno, rzeczy. smutno mi z tego powodu, bo 2 tygodnie miałem wolnego. Najgorsze jest to, że wykorzystałem prawie cały urlop roczny, co nie? Znaczy, co mi Aha. zostało. I do końca roku mi zostało moje, nie wiem, 3 dni urlopu. Nie. Ale będę próbował teraz bezpłatny brać. Na przykład na tydzień czy coś takiego może dadzą. Bo teraz jak się ich pytałem, to mi mówią, że dopiero jak wykorzystam normalnie, no to w sumie wykorzystałem większość. Dobra. Bije się kto jeszcze? Się nie biją, biją się. Wcale się bije z kimś. Cyganowym. Jeden na jednego. Ja na razie patrzę, jak zwiększyć sobie force limity. A z Boże mieć co nie? Przewagę. Właśnie, ciekawe czy ktoś ma. Trade goodsach, czekaj. Wątpię, bo co jednak ten, trzeba mieć te 30% tutaj, wszyscy mają. Ta, bonusu nikt nie ma. No. Trzeba mieć kontrolę nad rynkiem. Ta, bo najwięcej Imperialny Imperium ma 10% z kawałkiem, co nie? Potem jeszcze Oborany też 10%, więc nie mają szans na bonus. Dobra. Czyli Salio walczy z Cyganowem i w sumie z tego co tak na razie widzę, to chyba podobne siły tu mają.
A nie, przepraszam, już nie z Cygonowem. Teraz walczą z Shire, ze Szwabolandią i z Szwabstwem Niemieckim. Aha. Się szybko wszystko zmienia tutaj. No właśnie widzę, że te sojusze są takie totalnie niestałe. Tak. Wszystko zależy od tego, co z kim, kiedy, po co, na co. A Zgromadzenie Quarren cały czas pierwsze miejsce. 840 punktów developmentu. Boże, jakie to jest duże. Zastanawiam się, dlaczego oni aż tyle mają tego developmentu. Czy to przez to, że mieli dobrego króla i boostują tak ostro? Chyba tak. Bo w sumie jak sobie włączysz mapę developmentu, to zobaczysz, że no większość, a czy może nie większość, ale dużą część Zgromadzenia Quarren jest po prostu na żółto. No możliwe. A w sumie teraz też mają tego dobrego, nie? Tak, tak, teraz mamy dobrego, a czy dobrego, no 5, nie, chyba 5, 2, 1, to tak sobie. Już się zmienił. Ale nie mają dziedzica. To jest ciekawe. Będzie wojna? Może. Może. Czy miałbym, jakby pod sam koniec rozgrywki, gdzie na przykład, nie wiem, takie Zgromadzenie Quarren, czy jakieś inne państwo by wygrywało i nagle by dostało uniepisaną pod kimś. I przez to przegrało całą wojnę widzów. To by po prostu zło było i tyle. Tak. Od razu pewnie widzowie by się domagali, żeby w kolejnej wojnie widzów już unipersonalnych nie liczyć, czy coś takiego, czy włączyć. Tam. Ktoś mi dał dobry pomysł, żeby chyba ustawić każdemu religię islamską, bo wtedy chyba nie można mieć właśnie tych unipersonalnych, tak? Islamski? No, chyba nie można. No, że właśnie tak, żeby tak zrobić, że będzie wtedy bez problemu, że nie będzie Unii. Ale z drugiej strony te Unie są nie takie złe, bo to... Dodatkowe no. Jakaś tam, no... No peszek, no, trafiło no, się, peszek, zginął władca. Coś dodatkowego to jest, po prostu tak. Do rozgrywki dochodzi. Wszyscy walczą, wszyscy po prostu. Dookoła. Ale że kurde, boostowanie prowincji tyle developmentów zdobyli, no i oczywiście kolonizacja na pewno też. No, tak. Nie, znaczy tutaj wiesz, myślę, że to jest tak fajnie właśnie połączone, że to i kolonizacja, i to boostowanie, to daje jakieś tam efekty. Jednak jak masz boostować cały czas jedną prowincję, no to jednak tak wykładniczo rośnie wszystko chyba, jeżeli idzie o te koszty. W sumie oni teraz by mogli zatykować albo Pringles, którzy mają sojusze z Shakuras i Shire, albo Szabolandię. Chociaż w sumie El Rafrant ograniczył też we Włoszech na dole. Już tutaj to Frant, El Afran, no to widzę, że to już całe jest oblegane. El Rafran? A no tak, ale popatrzcie, że oni też oblegają Imperium Miłości. Przynajmniej tutaj tą część afrykańską. Częściowo afrykańską. A, no tak. No tak, to tak. Więc tutaj różnie może być. Jak ja tutaj wyglądam jak jakiś cycek taki. Malutki Gotland, ale ile już masz developmentu? 66, o Boże. Budynków nabudowanych, flota wielka 40 statków. No, 100 i broni. Dobrze, dobrze. A Londynu ciągle nikt nie podbił. Ale Paryż mają. Szwabstwo niemieckie ma Paryż. Szwabia Franz. Po prostu masakra. Na dole masz zieloną mi Iberia. Ja pierdolę. Zobacz sobie w Afryce, jakie El Rafran ma. Ela. Margarit. Rihanna. Piosenka. No. Nie wiem, co tam jeszcze komuś dawałem tutaj z takich innych. Ale nie wiem, tak wiesz, ustawiałem te państwa, znaczy ja wtedy je dopiero... Na początku robiłem, w Custom Nation po prostu dawałem, zapisywałem, co nie? I każdemu tak coś wymyślałem. Ale weź tak wymyśl coś dla 300 państw. Nie by się skończyło pewnie po 10. Nie chce mi się więcej. Macie tutaj kropkę. Ale to tak na raz nie mogłem, ja tak robiłem, nie wiem, po... Jak zgłoszenia, w ogóle zgłoszenia zbierać z komentarzy i to wszystko sprawdzać, to było chyba najgorsze. O, Greenland już widzę. Jest? No to czy w sumie już dłuższego czasu ją widać, ale... A to jakoś tak. Nie zauważyłem. Ale co, ale reszta widzi to samo. A, też widzę. Tutaj w Ameryce coś. No. Panama? To tak... No nie, tam azteckie Tehepuan. Tak, 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 ale złoto na pewno tam jest. Ja tam lecę kolonizować. Jest złoto, 15% na złoto. Moje narodowe ziemie. Prawie 16. No w sumie jak ja w Otanią grałem, to tam trochę złota trafiłem. Fajnie się w Otanią grało. No muszę sobie kiedyś zrobić takie Custom Nation.
Ja no zrób sobie Achievement Customization. Może właśnie po tych trudnych, achievementach to zrobię sobie jakiś taki łatwy właśnie run. No to jest, na pewno to nie był trudny achievement, bo ja trudnego nie chciałem na pierwszy taki rzut. Ale przyjemnie się grał, powiem ci. I myślę, że jakbyś się postarał, to ty byś mógł większość świata podbić. Ja to bardzo bezpiecznie, tak ostrożnie grałem, bo nie chciałem jakoś jak pierwszego achievementu zjebać. Ale jakbyś ty tak ładnie od początku agresywnie grał, to różnie mogłyby być. Zależy jeszcze, jakie idee byś wziął. Tutaj jeszcze to jest to. Standardowy na podbój świata. Ale na pewno do kolonizacji, bo tam masz tyle ziem do kolonizacji, żeby ci się to najbardziej opłacało po prostu. No, w sumie też, no. No chyba, że sobie zrobisz tak, że będziesz miał ten, jak tam można zrobić chyba 3 albo 2 achievementy naraz z kolonizacjami. For Odin, coś takiego, czy tam, że masz chyba religię nordycką, coś tam odbić w Skandynawie. Aha. Tylko, że wtedy, tak, że startujesz, no, i potem w Skandynawii całą tylko, podbierz. Że wtedy możesz mniej punktów użyć do tworzenia państwa. Bo na to idea guy, co ja robiłem, to możesz 800, co nie? A tam chyba na Odyna 200 albo coś mniej. No pewnie ten standardowy, to już nie pamiętam, tam był, ale ten Dagger to fajnie był 800 punktów mi cię. No, ale to 800 punktów, już mi tam brak, już nie miałem na co wydać, powiem ci. Jeszcze chyba z 50 punktów czy więcej mi zostało, już wszystko wymaksowałem, co się dało i nie, już nie miałem na co wydać. Zrobić sobie taką republikę, która ma plus jeden punkt. No popatrzcie, to... Zgromadzenie Quarian Shire, Szwarstwo Niemieckie, Ischidnopolis i Dominland kontra Szwabolandia, Cyganowo, Shakuras, Imperialne Imperium i Imperium Miłości. A, jeszcze raz taka sama wojna. Cały prawie świat walczy. O, to jest jedna. Nie, to jest kilka wojen. Ale tak w sumie Siedynopolis zostało od dwóch innych państw wojny. Od Cyganowo i Cyganowo samo walczy. Cyganowo z Siedynopolis, z Grodzeniem Quarian i z Szwarstwem Niemieckim. Oraz Shakura zarazem z Imperium Miłości atakowali właśnie Siedynopolis, Zgromadzenie Quarian, Szwarstwo Niemieckie oraz Dominland. Boże, też no rzeźnia. No i na sam koniec Szwabolandia jeszcze atakowała Szwarstwo Niemieckie, Zgromadzenie Quarian i Shire. Więc Zgromadzenie Quarian po prostu ma tak, no, trzy wojny. Widzę, że wesoło będą mieli. O. Popatrzcie, bo już prawie rok 1600. No, szybko leci bardzo. Czwarty odcinek, a no w sumie nie jest tak źle. Dobra, zaraz zobaczymy. Jeszcze trochę tutaj na pewno odcinek pociągniemy, kilka minut. Bo pizza ci pewnie za chwilę dopiero przyjdzie. No właśnie, która jest godzina? W Gdańsku, jak byłem na... No jeszcze. Jak pizzę zamówiliśmy w Gdańsku, to zdarzyło się coś, co jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło. Znaczy, po pierwsze czekaliśmy na pizzę 2 godziny. Ile? 2 godziny prawie. Ja pierdolę. Porwiliśmy się nieźle, co nie? Ja bym wyszedł. Znaczy nie w lokalu, bym mieli nam dowieść. Aha. I już dzwoniliśmy tam, mówił, że tak, już jedzie, już tam szuka. I przywiózł nam, wiesz, jaką pizzę? Nie. Nie wiem, jakoś się tak chyba, on nie wiem co robi z tym pudłami, ale ona była zrolowana prawie. Boże. Wiesz, tak zakręcona. Musieliśmy sobie ją wyprostować. Czaisz? Bo na wiesz, kawałek na kawałku tak był poskręcany. Kapuję. No ej, no chyba, że sobie tego, zamówiliście tą, jak to ma się Nie, to nie był rożek czy coś takiego w tej pizzy. Tylko to była normalna pizza, tylko nie wiem co, czy mu ktoś zadzwonił z tej firmy, dlaczego tak późno i się wkurwił, po co on tak zrobił. Ale najlepsze to było, że to nie była jedna pizza taka, tylko dwie. O Boże. No. No to widzę, że polecamy. To, ale przynajmniej była smaczna. Bo i tak zjedliśmy. No, po 2 godzinach czekania na pizzę, no. To myślę, że to każdy by to wszystko zjadł. Jedno tam, pozgniatana, uniesiona jakoś, zjemy, panie. No. Nieźle. No, ogólnie mieliśmy też tak, że na początku byliśmy w Gdańsku, a potem jakieś mieliśmy takie, nie wiem, poboczne jakieś miasto, żeby było mniej ludzi na plaży. Aha. I tak żeśmy wybrali, żeby było jeszcze więcej. Później jakiś camping sobie znaleźliśmy przy samej plaży i nie. Na następny dzień pojechaliśmy i w środku jakiegoś lasu po prostu skręciliśmy. Wyszliśmy na jakąś plażę, patrzymy, zajebista plaża, mało ludzi. A fajnie było. Oczywiście jako... musiałem sobie twarz zjarać na czerwono. No czemu by nie? No dobrze, wakacje to trzeba się zjarać. Nie tylko słońcem. Akurat tego nie mieliśmy. Rzekę Zielona, Irlandia.
Zielona Irlandia, mówisz? No jest. Libertalia. Okej, okay. Co by tu jeszcze? Zgromadzenie Quorum, popatrzcie, jakie są oblegane. Strasznie. Oh fuck you, ale... Popatrzcie, że oni mają 4 wojny i nie mają sojuszników już. No wszystkie zerwane, bo pewnie ktoś im wypowiedział wojny, dlatego zostały pozerwane te sojusze. Jeszcze Zielona Wyspa na sam koniec ich dobija jeszcze jedną wojną. I no nie ma co. Chyba po tej wojnie chyba pierwsze miejsce straci. No bo zdecydowanie ją przegra, więc... Mhm. Też już jakąś wojnę skończyła, drugą skończyła. I jak na razie jeszcze nie straci developmentu nic. No właśnie. Nie, trzy wojny jeszcze zostały. Szabolandia, Zielona Wyspa i Cyganowo. Każda oddzielna. Zobaczymy. A Cyganowo to pewnie jest jakoś tam wściągnięta. Chociaż nie, Cyganowo no, już nie ma. Oddzielnie. A nie, czekaj, już akurat już wyprzedzili. O jakieś, no prawie 30 developmentu. 29. Akurat? Szakuras mają pierwsze miejsce. Jakim nie wiem cudem jak. Jak? Szydenopolis kawałek chyba zjedli, dlatego może. W sumie wiesz, ale oni też mają kawałek Anglii tutaj, popatrzcie. To nie jest tak mało w sumie. A popatrzcie, Grenlandię mają. Ja widzę, że właśnie taki pojebitny pomarańcz by waliło. Ale nie widzę jeszcze, a czy widzę troszeczkę Ameryki, tyle co my. W sumie Shakuras mają podobny kolor do mojej Wotani. Żebym komu kibicować. Nie dlatego, że są na pierwszym miejscu. A nie, czekaj, zgromadzenie Quarian znowu wbiło się na pierwsze miejsce. O 2 developmentu wyprzedają Shakuras. A co, wygrali jakąś wojnę? Nie wiem, albo zboostowali coś. To co toczą, no to... Znaczy no nie, to. Czekaj, z Szwabolandią skończyli wojnę. Ale chyba nic im nie zebrali, tak samo od Cygana, tak samo, nie sądzę, żeby... No, to pewnie zabrali. Było jakieś takie, że była wciągnięta i potem ta Zielona Wyspa im wypowiedziała, to już sojusznicy nie dołączyli, pozrywało sojusze. Tak to było. No i teraz walczy z samą Zieloną Wyspą, która jest bardzo mała, więc jeżeli coś tam jeszcze wojska im zostało, no to myślę, że tutaj teraz sobie od Zielonej Wyspy coś zjedzą. Nie, no już teraz to raczej się może odbić, bo tutaj się mnie tak patrzę, że... Raczej jeden fort przejęli. Dwa forty. Ale co, to się staje na pewno. No, już tutaj widzę, że ta Zielona Wyspa jest już oblegana, tylko że przez kogoś innego, przez Imperium Miłości. Skrety się pewnie przebili jakoś. No nieźle, dzieje się, co nie? No. Dobra, mamy to... 28 minut. To myślę, że to starczy. Mamy prawie już rok 1590, to już tak 150 lat minęło w 4 odcinki. No, szybko. No, nie tak źle. Dobra, może zapozować. Popatrzymy się na tabelki jeszcze chwilkę. Pierwsze miejsce po 4 odcinku. Zgromadzenie Quarian cały czas, nie wiem jak on to robi, ale 930 developmentu. Potem Shakuras 907. Shabolandia 885. Imperialne Imperium 856, no i całe reszty widzicie. No, na końcu to... Lukas 68, ale to jedna prowincja i tak, 68 developmentu to dużo. W dochodzie Imperialny Imperium po prostu miaży wszystkich. 102, no, to... gdzie drugie miejsce ma 67. No, właśnie widzę, że tak bardzo dużo. Armię też mają całkiem, że największą armię mam w tym momencie zrekrutowaną. Ile? To 56. O Boże! I drugie miejsce połowa... prostówka, ja pierdzielę. Tylko połowa to najemnicy, nie? No tak, ale oni mają hajs na nich, to jest najlepsze. Oni mają gest po prostu. No, oni się nie bali, nie pieprzą, tylko tu kasę rzucają po prostu i tyle. Dobra, to co, ja wam dziękuję, dziękuję też Lukasowi za to, że z nami był. Następny odcinek nie jestem pewien, czy będziemy mieć z Lukasem, czy będę sam, bo nie wiem, czy się będziemy mieć czas na nagranie. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy, no i tak na razie to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już niedługo. Na razie, pa! Hej!